panie związana z prezentacją, z kodem ogłoszenia. Będę pokazywał wykorzystanie do kartki 3D w takim praktycznym zastosowaniu, czy to się opłaca, czy się nie opłaca na obecnym etapie tych drukarek 3D domowych. Na obrazku wstępnym jest wydrukowany pistolet, który teoretycznie strzela, może wykonać 2-3 strzały i się rozpada. Ja osobiście prywatnie nie mam tej drukarki 3D. Miałem do czynienia z dwoma, które dostałem na możliwość uruchomienia i naprawy, żeby tylko to zaczęło działać. Tak, prezentacja ma pokazać możliwości i wady takiej drukarki w zastosowaniu domowym, tak? Bo rozmawiamy o drukarce, której kwota na polskim rynku kosztuje to 2000 zł, a mi się chciało ściągnąć od KIT, to było 350 dolarów. To tak było wszystko wypadki. O tym będzie prezentacja. Mamy trochę złomem metalowym, o kukurydzy, po stacji dyskietek 525 i na końcu o wydruku, tak? Po prawej stronie jest mój pierwszy wydruk, jaki wyszedł z drukarki. Pokazuje dokładność, sloga Debiana. Ja się prezentuję, jest jako pamiątka, tak? Faktycznie drukarka w między latach, jej budowa może się różnić. Obudowa, taka, że tu jest wykonanie z plastiku, plecy dokładnie. Chińczycy produkuje, bo wychodzi najtaniej. Z biegu drukarka jest budowy z drewna, rama cała. Ale sama zasada działania tych wszystkich drukarek jest taka sama. Są serwomechanizmy, jest kontroler, jest ekstruder, z którego wyciągamy filament. I jest stół, na którym wychodzi wydruk. Ta drukarka na chińskim ale to 360 dolarów. Każdy może zrobić z domową wysyłką. Kompletne urządzenie, które się podłącza w domu i działa. Agenda, na początku powiem o idei drukowania, o etapie, czyli podstawowej skończył wodorski drukarki, jakie miałem doświadczenia przy budowaniu, kalibracji drukowaniu, w samej formie wydruku, filamentu, oraz na końcu podsumowanie, czy się opłaca, czy się nie opłaca taką drukarkę posiadać w domu, czy nie. Idea drukowania 3D. Jest kilka możliwości tworzenia obiektów 3D w drukarki. To jest skrawanie, drukowanie, rzeźbienie i tak dalej. Te drukarki drukują warstwę po warstwie, zaniesienie warstw budowanego elementu aż do wydruku. Tak? Drukowanie jest plastikiem w podstawowej formie przez wyciekający ekstruder filament pobrzany przez ekstruder wycieka warstwa, nakłada punkt po punkcie. Ewentualnie ktoś chciał zobaczyć, jest pudełko z wydrukami, można puścić po sali i obejrzeć i są przykładowe wydruki. Dokładność takich drukarek jest zależna od użytego ekstrudera, tak? Przekłada się od 0,2 do 0,3 mm, tak? Można sobie wyobrazić, jak to jest duża dokładność. W stosunku, jeżeli wiemy, ile jest 1 mm odnieść do 0,2 mm, tak? Teoretycznie można wydrukować warstwę, która ma 0,2 mm i ją do czegoś użyć, jeżeli mamy takie przeznaczenie. Ta dokładność jest duża tylko na papierze. Patrząc na wydruki i jakby w praktycznym działaniu, to się nijak ma do końcowego efektu. Potem można zobaczyć na elementach, tak? Tanie urządzenie końcowe. Kiedyś drukarki zaczynały się od 20-30 tysięcy złotych, żeby zakupić, ponieważ był problem z wysterowaniem tego normalnego komputera, bo zwykłe komputery sobie z tym nie radziły, bo przesyłanie kodów i wysterowanie serwomechanizmów wymagało Linuxa z real-time'u, z dostępem czasu rzeczywistego do portu RPT i było to bardzo powiązane i trudne w obsłudze, tak? Przeznaczeniem tych drukarek obecnie jest możliwość łatwej obsługi do końcowego. Czyli mamy w domu drukarkę, chcemy zabawkę sobie zrobić, wymyślamy, projektujemy, drukujemy. Niestety na obecnym etapie to nie jest tak, żeby przychodzi drukarka, rozrzyga to z pudełka, poważamy USB, drukujemy. To będzie przykład dalej, tak? Drukowanie wszystkiego. Każdy sobie zada pytanie, co sobie pierwsze wydrukuje, jak dostanie drukarkę 3D. Na początku to jest dość trudne, żeby tak stwierdzić, wszystko mamy, ale co drukujmy, tak? Matrycę do drukowania. Z plastiku? No, jest jakieś to przeznaczenie. Dlatego powstał projekt RETA w 2006 roku. W Wielkiej Brytanii na uniwersytecie wymyślili, że zacząć tworzyć urządzenie do powielania. Najprościej do powielania elementów założenie do drukowania. Tak? Założenie było takie, żeby drukarka wydrukowała kolejną drukarkę. Tak? I obecnie tak to się przedstawia. Części, większości drukarek 3D są wydrukowane na poprzedniej, na pierwotnej drukarce 3D przez producenta i tak dalej. Zili ma wyfrezowaną obudowę, ale to też jest jakieś urządzenie cudzo wydrukujące, wytwarzające elementy, tak? To jest akurat
wypis z Wiki w prawie pokazujące cenę Ducati. Na $400 mamy urządzenie, które robi za nas wszystko. Repra to jest po prostu podstawa, na której powstają różnego rodzaju klone, modyfikacje, zależności w budowaniu i nie mają jakiś pomysł na bardziej prostsze wykonanie ramy, prostsze wykonanie sterownika. Chińczycy, żeby uprościć, sam repra składa się z kilku elementów. Elektroniki sterującej, najczęściej jest to Arduino plus RAMS. RAMS to jest nakładka na Arduino, żeby wykonać wyprowadzenia do sterowników krokowych, do czujników i do czujników kręcowych, tak? Chińczycy, żeby nie tworzyć dwóch płytek, bo Arduino się składa z głównego procesora oraz nakładki, zrobili jedną płytkę, wychodzi dla nich produkcji dobrego taniej i wszystko ma wbudowane. Tutaj dochodzi jeszcze, nie ma na... będzie widać. W tym miejscu wkłada się sterowniki do serwomechanizmu, do silników krokowych, przepraszam, które sterowują. One są wymienne. W przypadku uszkodzenia można je wymienić. W rozwiązaniu chińskim wszystko jest na płytce. W przypadku uszkodzenia jakiegoś elementu musimy wymienić całą płytkę. Na warunki chińskie jest to tanie, ale trzeba czekać i tak dalej. Sterowomechanizmy, które wysterowują, bo drukarka 3D działa w trzech osiach, X, Y, Z. Najczęściej jest poruszany stół oś X, Y i ekstruder góra, dłuższy oś Z. Czujniki krańcowe, ponieważ stół i całą drukarkę przy pierwotnym wydruku musimy wyzerować i to punkt zero, żeby drukarka wiedziała i program sterujący, w którym miejscu ma zacząć pierwotny wydruk. Obudowa śrubki i opaski zaciskowe i mechaniczne elementy wykonawcze. Wydrukuje sam. Wczoraj w czasie zimowiska wydrukowaliśmy element podtrzymujący głowicę ekstrudera. Tak? Można obejrzeć, jest to właśnie element drukarki wydrukowany na drukarce. Tak? Drukując kolejne elementy, dokładając mechanikę, elektronikę i serwomechanizmy, można mieć kolejną drukarkę. Na drugim slajdzie była dyskietka 525, ponieważ silniki krokowe są dokładnie z takiej stacji dyskietek. Cztery stacje dyskietek, mamy już silniki krokowe, nie trzeba ich kupować. Tak? A kiedyś można powiedzieć, obecnie to jest traktowane jako zło. Taka stacja dyskietek, bo już nikt ich nie używa, nie ma przeznaczenia pierwotnego. Czujniki krańcowe to zwykłe mikrostyki. Można stosować jakieś czujniki zbliżeniowe innego rodzaju. To są po prostu kolejne modyfikacje. Jeżeli ktoś się bawi elektroniką, można to stosować, modyfikować i wdrażać. Śrubki i tak dalej. To jest, można powiedzieć, zrób to sam. Te drukarki, retrapa nie da się kupić złożonej. Albo jak już ktoś naprawdę firma sprzedaje, to raczej na to nie da gwarancji końcowej i tak dalej. Więc otrzymujemy taki zestaw składający się z ramy, śrubek, szpieni mocujących, bitów i elementów tutaj biało wydrukowanych do obsługi i do przesuwania. Jest to zestaw, zrób to sam, trzeba to złożyć, skręcić jak przyjdzie. Do tego dochodzą elementy, o których wspomniałem. Serwomechanizmy, płytka sterująca, zasilacz i wszystkie dodatkowe rzeczy, plus stół. Tutaj zwrócę uwagę, wydruk jest na podstawie drukowany. Z założenia stół musi być podgrzewany, żeby wydruk podczas drukowania był na ściśle przytwierdzony do podstawy, żeby przy drukowaniu kolejnych warstw, żeby podstawa nie przesuwała się i zawsze było wzorowanie dla drukarki, żeby wydruk w tym miejscu się znajduje. Budowa tego i skręcanie jest naprawdę zabawą, zajmuje kilka dni, jeżeli ktoś się robi po pracy i jako hobby. Bo to jest skręcenie tego mechaniczne, polutowanie tego do odpowiednich złączy i przyłączek, ustawienie i końcowy efekt jest tak jak ma Sibiu, ta drukarka, która stała na stoliku lub tam pokazana na tym. Skręcenie tego nie jest trudne, wymaga to trochę pracy mechanicznej. Kolejnym efektem jakby całości po złożeniu jest kalibracja, ponieważ drukarka, tak jak wspomniałem, nie wychodzi z pudełka i nie powstaje gotowy efekt jak w przypadku drukarek atramentowych i tak dalej. Jest żmudny proces kalibracji. Kalibracja jest zależna od każdej drukarki, można powiedzieć, osobna, tak? Ponieważ mogą przyjść różne silniki drukowe, mają różne parametry, różny skok przesuwu, prąd zasilania, zębatki mogą być różnej wielkości i tak dalej, więc każda drukarka może być traktowana osobno. Dwie identyczne, można, jakby się drukowało wszystko i używało, można
Na przykład, że widzicie, jak pracę jednakowo, ale zdarzyć się może, że przyniesiemy drukarkę do innych warunków atmosferycznych, innej temperatury, to jak kalibracja jest, jakby musi zacząć od nowa. Może nie w pełnym stopniu, ale w większości. Tak, tu jest przykład mojej pracy, że to jest mój, powiedzmy, jeden z pierwszych druków. Jest to piramidka, gdzie boki są bardzo poszarpane. Drugi już jakby po paru jakby godzinach spędzonych na nas dostosowaniu parametrów, ustalaniu kroków na silnik, parametrów slicera, to za chwilę. No i trzeci wydruk w miarę naszego OK. Końcówka jest niepoprawna, ponieważ kulec jest źle zakończony. Efekt już ten, za szybko drukarka ruchy kołowe wykonała, on jest, nie jest, nie jest to ideał. Ale to pokazuje, że te drukarki, mimo że dokładność jest 0,2 mm, to przy wydrukach tego nie widać, tak? Fakt, powstaje coś, ale to dokładność 0,2 mm tego nie określił. Te elementy powinny być jeszcze obrobione, trochę można je wyszlifować, podocinać i to wtedy jest już o wiele lepiej, tak? Ale to też dochodzi jakaś praca. Sam etap drukowania w drukarce i jakby sam proces drukowania, tak? Sterowanie jest program Printran na Frontface. Jest na każdą możliwą dystrybucję, można powiedzieć, na Windows, na Linux, na iOS, dostępny. Jest oprogramowana napisana aplikacja, która wysyła kody sterujące do drukarki na podstawie zadeklarowanego modelu. Tak? Pytanie, co wydrukować pierwsze? Ja na początku drukowałem te elementy kalibracyjne w formie pokazane takich elementów, takiego kształtu, tak? Jak już się ma na taki kształt, to już się ludzi hamuje i trzeba najpierw drukować inne. Potem zaczęłem serduszka drukować, ewentualnie znaczki Debiana, żeby z tego coś powstawało, żeby to potem nie wyrzucać na śmieci. Lub szukać gotowych modeli. Jest na Thingiverse, gdzie tak naprawdę wszyscy, którzy mają drukarki, z niej korzystają, zostają modele, modyfikują. Można znaleźć na stronie wszystko, tak? Części samochodowe, loga, lub kolejne drukarki. Ktoś zaprojektował własną część do drukarki, wrzuca i można to wykorzystać. Są zdjęcia przykładowych wydruków, parametry, a dodatkowo strona zapewnia możliwość personalizacji wydruków, czyli założenie własnego logo do jakichś wydruk i tak dalej. I ściągamy plik i wrzucamy, tak? Własny projekt. Też wpadł w moim procesie drukowania, czego coś samemu. Na AutoCADzie się nie znam, nie mam zupełnie wiedzy, ale jeżeli ktoś 3D w AutoCADzie może umie coś drukować, wypróć na końcu forma TSTL-a, drukarka to wydrukuje. Ja w moim procesie drukowania nauczyłem się w Inkspace, w grafice wektorowej narysować coś w 2D, napis, cokolwiek i tak dalej. Jest overscada, możliwość podniesienia wydruku do 3D, czyli trzeci wymiar podnosimy, ale tylko do góry. Napis, logo, jakieś proste, można spokojnie wydrukować i idziemy na drukarkę w kolejnych pracach. Forma TSTL, o którym wspominałem, jest to opis obiektu 3D, który to jest pokazany pingwinek z ZIP, który drukował. To jest format wyjściowy w pliku, który chcemy wydrukować. Taki model ściągamy, ze strony projektujemy. To jest plik wyjściowy na naszą drukarkę z modelu 3D. Ten model 3D trzeba przekształcić na język drukarki, bo w agencji wspomniana drukarka jest sterowana G-kodami. Jest to standardowy język sterowania maszyn CNC obrabiarek numerycznych. I tak samo w przypadku drukarki 3D. Jest to zapis mało mówiący, ale każdy kod oznacza jakiś ruch, parametry, to są opisane ruchy proste, eliptyczne i tak dalej. Można jednym poleceniem narysować kółko o danych parametrach i tak dalej, które wyślę do drukarki. Interpreter w przypadku drukarek 3D to jest Arduino z odpowiednim firmwarem, który jest dostosowany po prostu, żeby rozumiał te kody i przekształcał na odpowiednie sterowanie servomechanizmu. Mając wydruk, musimy go podzielić na ten kod. Każda drukarka ma różne parametry, różne możliwości i dokładności i tego, jak drukuje. Do tego służą slicery. Slicer ma kilkaset parametrów, które możemy odpowiednio ustawić do wydruku podjęcia. Może powiększyć wydruk, albo zrobić, żeby trzy takie figurki się nawet drukowały. Ustawienie w masę. Podstawowym znaczeniem dla nas najważniejsze jest to, jakie wysokie warstwy mają być, o których wspomniałem, że wydruk składa się z kolejnych warstw, oraz
jaka szeroka warstwa przy jednorazowym przebiegu drukarki wychodzi. I to ustawiamy dla danego typu drukarki. Jeśli ustawimy wezmę parametry, które jakościowo nam wychodzą poprawnie, potem tego się naprawdę nie zmienia. Ustawiamy, drukujemy kolejne elementy. To jest standardy. Slicer jest też po to, że ten model w środku nie musi być wypełniana powierzchnia w 100%. Tak? W środku może być wydrukowana szachownica, tylko żeby się szkielet zbudował środka. Tak, żeby nie marnować materiału, zawsze jakiś czas druku i na końcu uzyskać efekt, bo tylko właśnie warstwa zewnętrzna powinna być wydrukowana idealnie. Tak? Czas. Też o rzeczy nie wspomniałem. Czas wydruku takiego elementu to jest około 4,5 godziny. Podstawowej wersji, tak? Element drukowania drukarki 3D trwał też 4,5 godziny wczoraj. Czyli zabawka bardzo czasochłonna. Na noc. Tak? Ale może się zapalić, nie wiem, wyłożyć tego, czy na koniec? Na koniec, będzie ten. Czyli tu mamy model, tniemy go slicerem, mamy podwynikowy. Podwynikowy wyrzucamy bezpośrednio na drukarkę. To jest screen pro interfejsa, czyli program, w którym wysterowujemy drukarkę. Tak? Są podstawowe przyciski wysterowania w każdej osi, możliwość ruszania głowicą ekstrudera. Ten sam model, który już niestety słabo widać chyba na ten, ale tutaj są w powiększeniu, może zaraz pokażę, jak program wygląda, te linie, którymi będzie szedł ekstruder, czyli głowica drukarki. Szare, to są puste przebiegi, czyli bez drukowania. Każdy składa się z każdej linii na druku. Ja to zaraz powiem, że tak? Tutaj włączamy głowice grzejne do ekstrudera i do łoża podczas druku. Możemy w czasie druku zwalniać, wydruk i przyspieszać. Ma to duże znaczenie przy dokładności. Drukarki potrafią szybko drukować, ale tracimy dokładność w momencie. Dokładność nie, że drukarka wezmę 1 mm przesuwa się 0,2 mm, tylko drukujemy element, który jest rozgrzany, jest mało stabilny temperaturowo, tak? Wpływ ma dużo elementów. Temperatura otoczenia, trzęsienie stołu, myśmy mieli to pogrzane na stoliku, gdzie po prostu kiedyś przychodził, trzymał się. Drukarka nawet się o milimetr zachwieje, a my drukujemy z dokładnością 0,2 mm, to mamy 5% przekroczenie wartości. I na niektórych wydrukach tutaj też widać, że jest jedna z warstw lekko poruszona. Tak, powinniśmy mieć laboratoryjne warunki do drukowania, nie dotykać, nie ruszać, wrócić za 5 godzin i zdjąć sobie wydruk. Na końcu pokażę ten program, jak się obiektem można poruszać. Z czego drukujemy? To się nazywa filament, są różnego rodzaju materiały, dwa najpopularniejsze dla mniejsze PLA i ABS. ABS większość nas znało, są wszystkie plastiki używane w samochodach, pilotach i tak dalej. PLA jest o tyle ciekawym, że jest produkowane złoty kukurydzy, jest biodegradowalny, jest z pochodzenia naturalnego. Czyli tak naprawdę za jakiś czas może się to rozłożyć i tak dalej. Wartości drukowania, to też podawam, jest w przypadku PLA jest łatwa możliwość, nie trzeba podgrzewać łoża. Wystarczy jakiś element klejowy, tak jak miał taśmę malarską, żeby po prostu ten pierwszy wydruk był w miarę trzymał się, podłoża nie przesuwał. Tak? Drukujemy, rozgrzewamy do 180 stopni drukującą. Który wycieka. Jest dość tani, jest zastosowany. Kilogram materiału drukującego tego kosztuje około 70 zł. Mi się nie udało kilograma jeszcze zużyć. Ja dużo wydrukowałem elementów mojej zabawy. ABS jest bardzo wytrzymały, naprawdę nawet taki element jak się wydrukuje, który pokazywałem ten testowo trochę grubszy, trudno jest złamać. Naprawdę trzeba ewentualnie znaczki Debiana, może ktoś coś spróbować złamać, to jest ABS wydrukowany. W tym przypadku, tak? Są inne elementy, tak jak guma. Element z gumy, ja mam akurat na smyczy logo Debiana, które jest gumowe, tak? Normalnie można się tym bawić, jest powiedzmy mniej podatny na robi. To jest naprawdę, robi efekt zabawy i możliwości rzeczy, które chcemy do tego wykorzystać. Nylon, drewnopodobne i materiały fluorescencyjne. Pierwszą drukarkę, którą miałem, to zastosowany wędkarz, który kupił sobie drukarkę, żeby drukować elementy do nich dla ryb. Na wędkę, żeby to móc zarzucać, bo fluorescencja działa bardzo mocno na ryby i jakby ma
po co sobie to tak wykupić? Przyszłość, są projekty, żeby z czekoladą nadrukować, z metalu i złota, tak? To są już bardziej zaawansowane projekty, ponieważ nadrukowanie z czekoladą już musi być bardzo stabilna temperatura zachowana, żeby to się po prostu nie rozbłynęło. Jest dużo już po prostu, niedługo będzie prawie, że się kupi do domu tylko drukarnię, się będzie wszystko nie wyjąć, tak? Bo z tego nie będzie pochodzić. Tak, jest. Nie wiem, czy widać, to jest efekt mojej pracy i zabawek w drukowaniu. Ja nie wiedziałem, co drukować, jak wspomniałem, tak? Z racji tego zacząłem drukować elementy na choinkę. W tym roku moja choinka składa się tylko z elementów wydrukowanych na drukarce 3D, tak? Tak, bo teraz jest rzecz, którą wspomniałem, czas, tak? Czas drukowania choinki 15 minut, tak? Tego musiałem z 50 elementów wydrukować, jest czasu zmarnowane, znaczy, no nie będę zmarnowane, sprawdzone przy drukarce, żeby patrzeć, zdejmować, odklejać, wymieniać, czasami od nowa wydruk, bo coś nie wyszło. Dużo czasu zajmuje, to naprawdę bardzo dużo czasu, tak? Tutaj są tu jest element pudełeczka w formie zęba. Jest też przykład tej podstawy. Pudełku jest dostawne się pamiątkę, więc nie mam, ale jest element 3D, który na przestrzeni był podobną podstawę, tak? Trzeba zobaczyć, że on tą do góry buduje założenie, więc jest efekt, że coś powiedzmy w powietrzu zaczął drukować. Tak? Najpierw buduje sobie podstawę, oczywiście powiedzmy w formie jakiegoś tam stropu i potem na górę się tak buduje. Podstawka do jajka pokazana jak ten czas drukowania 1,5 godziny. Jednej. Pytanie, czy nie szybciej mi dostępu kupić sobie 4 sztuk za 5 zł. Wczorajszy efekt tutaj Janka, piesek bazyl, kolejnego mops, też jest w wydrukach do pochadzania, chyba słabo widać, nie wiem, ja z tej strony na pewno obecnie. No i elementy z drukarki 3D, które są przeznaczone do drukowania. Czy drukarka jest fajna? Jest tania? Jest tania. Za 1200 zł skin mamy drukarkę, możemy drukować, powielać, bawić się, używać, tak? Czy jest szybkie? Nie. Drukarka nie jest szybka i nie będzie chyba nigdy szybka, tak na wyraz, jak będziemy chcieli zrobić. No bo szybciej drukarka, która skrawa, ale frezuje, będzie szybciej stworzy element, niż my drukując. Czasochłonne 3 razy tak. Marnowałem masę na tym czasu, wkurzając się, rzucając na tą ścianę raz, bo elementy nie wychodzą z założenia. Temperatura ma wpływ, uderzenie stołu, miałem problem z USB przerywa i tak dalej. Czy jest proste? Też nie. I nie będzie na początku, wydaje mi się, że póki nie zrobią drukarki, nie wyciągają z pudełka, kładziemy, drukujemy, też nie będzie. Tak jak mówimy o drukowaniu żywności. No są już takie drukarki. No, ale jedno kosztują? Ale jedno kosztują powyżej 600 wyż, no. No to już jest. Dajemy praktycznie gotowe, nie. No to nie ma zabawy, no. Nie ma, tak, ale... To ja to wiem, przynieś zło. Wiecie, cena musi spaść, bo się będą więcej ludzi używało. Czy jest fajne? Jasne, może tak jak w kominek się patrzeć na drukarkę i jak drukuje, tak? Po kolei coś powstaje, coś z niczego tak naprawdę. Czy kupił drukarkę? Nie mam swoje, na razie nie kupił. Trochę jeszcze jest za droga w stosunku do jakości, jaką osiągałem, tak? To całe zabawy. Traktujemy to jako zabawę, tak? No z jego drukarka jest o wiele lepsza, w stosunku do tego, co stało, tak? Ma stabilną obudowę. Czyli jego ta baza trzymająca ekstrudę jest mniejsza odporna na zakłócenia typu stół, podejście do tego, dotykanie i ten... Jest polska. Ekologiczna. Ekologiczna, dokładnie. I pokażę jeszcze... Drukarki nie było sensu tutaj przynosić, bo... Nie mamy się wykroć. O, też. To jest ten screen, który był pokazany z elementu, bo ten, nie wiem, czy widać te przejścia i... Nie widać. O, ile warstw jest. Podczas drukowania czerwony linia zmienia się na zielono, czyli widzimy mniej więcej procent wykorzystania. A mogę sobie wrzucić na przykład model zrobiony w blenderze? Tak.
Tak, to właśnie, tutaj, że wspomnieć, bo szukałem programu pro Linuxa, łatwo możliwość edytacji, edytowania formatu 3D, Blender jest najszybszym i najprostszym rozwiązaniem, tylko trzeba trochę go poznać. Polecam jeszcze z etapa. Jest pełno. Jak to jest z poborem prądu? Czym? Z poborem prądu. Używamy zasilacza komputerowego, który ma maksymalny po prostu 300 W. I zużywa to 300 W. I zużywa to 300 W. Zużywa stół. Tak, ale nie trzeba w niektórych elementach grzać niż znowu. Można grzać tylko na początku. Tak, bo też przy etapie drukowania jest też takie coś, że pierwszą warstwę drukujemy bardzo wolno, żeby była dokładna i przykleiła się. Potem możemy druk przyspieszyć i jakby w działaniu tym drukowym. Polecam każdego ogólnie. Nie wiem, że jest to złe, ale jest to bardzo fajne doświadczenie wysterowane, szczególnie jak jeszcze ktoś bawi się elektroniką, zaprogramowaniem, modyfikacją firmware'u. To standardowo Arduino i ten ekran wspiera 2 ekstruderem, czyli można dwóch kolorów wydrukować podczas jednego jakby etapu drukowania. Czyli tak się zmienić kolor warstwa i później ten kolor. Co akurat w moim doświadczeniu się przydało, bo uszkodziłem jeden sterownik silnika drogowego, czyli wyjście zostało spalone, może wpisać następne, tak? Czyli temperatury też mamy jeden spalony, możemy kolejne, to trzecie wejście wykorzystać i używać, tak? Aha, gdyby informacje o sprzęgach, no były wypadki z pożarów, samozapalenie, w tym trafić 3D. Były nawet blokady filamentu bez połowicy. No jest to wysoka temperatura. Ja dziękuję, ewentualne pytania teraz.